Hawking ma ogromny dorobek naukowy. Można stwierdzić, że jest to osoba niezwykle utalentowana i zdolna. Można też pokusić się o stwierdzenie, że jako syn naukowca, biologa, to i geny, i środowisko sprawiły, że podjęcie kariery naukowej było dla niego naturalną drogą. Jednak film pokazuje, że ten wielki człowiek jest zwykłym śmiertelnikiem. Tak jak pewnie każdy z nas kiedyś się zakochał, tak i on zakochał się. Ma przyjaciół, ma mnóstwo rozterek dnia codziennego, wiele znaków zapytania. Długo zastanawia się nad tym, co powinno być tematem jego pracy doktorskiej. I w tym momencie dowiaduje się, że jest bardzo chory. Ma przed sobą 2 lata życia, a choroba może zniweczyć wszystko. Historia Stephena Hawkinga pokazuje nam, jest świadectwem tego, jak daleko może zajść człowiek pomimo poważnych przeszkód i utrudnień. To nie talent, to nie zdolności prowadzą Hawkinga do sukcesu, ale jego zapał i chęci. Współczesny ekspert od inteligencji, Robert Sternberg, mówi o tym, że głównym czynnikiem decydującym, czy człowiek osiągnie mistrzostwo, nie są wrodzone zdolności, ale celowe zaangażowanie. Nie wszyscy ludzie, którzy są mądrzy na początku, okazują się mądrymi na końcu. Zapewne każdy z Was spotkał się kiedyś z takim stwierdzeniem: zdolny, ale leń. Albo wprost: zdolny leń. Co więcej, dla niektórych jest to całkiem wartościowa etykietka. Dzieje się tak dlatego, że w społeczeństwie bardziej cenimy talent niż wytrwałą pracę. Dlaczego tak jest, że niektórzy ludzie nie wykorzystują swojego potencjału, marnują go? Odpowiedzi na to pytanie postarajmy się poszukać u Carol Dweck. Jest to badaczka, która zajmuje się osobowością i rozwojem człowieka. U progu swojej kariery przeprowadziła pewien eksperyment. Polegał on na tym, że zabierała dzieci, 10-latki, do swojej sali, gdzie stwarzała im komfortowe warunki i zadawała im różne łamigłówki. Zaczynała od prostych, a z biegiem czasu zadawała coraz trudniejsze zadania. Była ciekawa, jakie strategie będą podejmowały dzieci w radzeniu sobie z tymi trudnościami. Ale to, co ją zainspirowało i to, co ją najbardziej zaskoczyło, to reakcje dzieci, kiedy dostawały bardzo trudne zadania, które przewyższały ich możliwości. Niektóre z nich mówiły: to wspaniale, uwielbiam wyzwania. Albo mam nadzieję, że to będzie ciekawe zadanie i się czegoś nauczę. Ale były też takie dzieci, które czuły, że oceniana jest ich inteligencja. To ich paraliżowało. Dla nich to była tragedia, że nie poradziły sobie z tymi zadaniami, wobec tego radziły sobie coraz gorzej. Co więcej, po badaniu szukały takich dzieci, które poradziły sobie jeszcze gorzej. Tylko po to, żeby lepiej się poczuć. Chciałabym teraz, żebyście skonfrontowali się z pewnymi stwierdzeniami. Żebyście zgodnie ze swoimi przekonaniami odpowiedzieli, czy z nimi się zgadzacie, czy też nie. Pierwsze stwierdzenie brzmi: mogę uczyć się nowych rzeczy, ale nie mogę zmienić swojego poziomu inteligencji. Kto się z tym zgadza? Śmiało. Przekonania są wasze, nie są ani dobre, ani złe. Przynajmniej na ten moment. A kto się z tym nie zgadza? Dobrze. Drugie stwierdzenie jest takie. Każdy człowiek może rozwijać swoje zdolności muzyczne. Kto się z tym zgadza? A kto nie? Tu już większa różnorodność. Trzecie. Każdy z nas może zmienić swoje podstawowe cechy,
takie jak nieśmiałość, uległość, odporność na stres. To oczywiście przykłady. Kto się z tym zgadza? Czy jesteśmy w stanie zmieniać swoje podstawowe cechy? A kto uważa inaczej, że nie? I ostatnie. Tylko nieliczni ludzie mogą być naprawdę dobrzy w sporcie. Z tym trzeba się urodzić. Kto się z tym zgadza? A kto się nie zgadza? Też duża różnorodność. To tylko 4 stwierdzenia, ale mogą dać Wam obraz tego, jakie jest Wasze nastawienie, czym Wy kierujecie się w życiu. I tak, jeśli uważacie, że oprócz tego, że możemy nauczyć się nowych umiejętności, możemy też zmieniać swój poziom inteligencji, jeżeli uważacie, że każdy człowiek jest w stanie rozwijać swoje zdolności muzyczne, jeżeli wierzycie w to, że każdy człowiek może zmieniać swoje podstawowe cechy i każdy z nas może być całkiem niezłym sportowcem, to znaczy, że cechuje Was nastawienie na rozwój. Jeśli myślicie odwrotnie, to znaczy, że jesteście nastawieni na stałość. Co to znaczy, powiem za chwilę. Najpierw powiem Wam, czym jest w ogóle nastawienie psychiczne. Nastawienie to jest fundamentalne przekonanie, które determinuje sposób naszego myślenia, odczuwania i zachowania. Przekonanie odzwierciedla naszą filozofię życia i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silnie oddziałuje na podejmowane przez nas decyzje, a co za tym idzie na to, co osiągamy w życiu. Jeśli poprosiłabym Was o to, żebyście sięgnęli pamięcią do szkoły podstawowej albo gimnazjum, pewnie przed oczami pojawią Wam się takie osoby, które miały 5 z góry na dół, albo i nawet 6. A kiedy patrzycie na nich dzisiaj, to można powiedzieć, że średnio radzą sobie w życiu. Albo też takie osoby, które uczyły się średnio, a teraz osiągnęły sukcesy. Jeśli takich osób nie znacie, to chciałabym Wam przedstawić kilka bardzo znanych osób, które właśnie tego doświadczyły. Ja je krótko scharakteryzuję, Wy postarajcie się odgadnąć, chociaż wiem, że to nie będzie łatwe zadanie. Jak myślicie, o kim mowa? Jest to osoba, która bardzo słabo uczyła się w szkole, nienawidziła lekcji muzyki i nie została przyjęta do szkolnego chóru, ponieważ niezbyt dobrze śpiewała. Czy wiecie, kto to jest? Może jakiś wielbiciel? To jest Paul McCartney. Kolejna osoba miała zostać prawnikiem. 3 została wysłana do szpitala psychiatrycznego i poddana elektrowstrząsom po to, żeby wybić jej z głowy pomysł zostania pisarzem. Może teraz wiecie, kto to? Paulo Coelho. No i 3 osobę na pewno znacie. Ponad 9000 razy nie trafił do kosza. Przegrał 300 meczy, a 26 razy nie oddał decydującego rzutu podczas meczu. I dlatego właśnie osiągnął sukces. I to jest Michael Jordan. Wszystkie te osoby, można powiedzieć, cechuje właśnie nastawienie na rozwój. Stephen Hawking mówi o tym, że granice są tam, gdzie sami sobie je stawiamy. Jeżeli myślisz, że Twoje cechy są niezmienne, dane Tobie raz na zawsze i masz nieduży wpływ na to, żeby je zmienić, czyli takim, Panie Boże, jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz, to cechuje Cię właśnie nastawienie na trwałość. Jeśli z kolei myślisz, że możesz zmieniać swoje cechy, swoje zdolności możesz rozwijać, to jesteś nastawiony na rozwój. Jakie to ma konsekwencje? Jeśli jestem nastawiony na stałość, to jedyne, co mogę w życiu zrobić, to udowodnić, że posiadam jakieś dobre cechy. A jeśli udowodnię, to znaczy, że jestem kimś wyjątkowym. Podejmując działania, potwierdzam swoją wyjątkowość, swoją wartość. Ale jak wiecie, życie to nie same sukcesy. A więcej, to pasmo porażek, gdzie może przy końcu zdarzy się jakiś sukces. I tu tkwi największa różnica w nastawieniach. Osoby, które są nastawione na stałość, odbierają każdą porażkę jako
podważenie ich samooceny. A jak wiecie, samoocena jest jedną z ważniejszych wartości w naszym życiu. Jest wiele mechanizmów psychologicznych, które sobie wytworzyliśmy po to, żeby ochronić dobry obraz samego siebie. Co więc robią osoby nastawione na stałość, kiedy doświadczają porażek? Doświadczenie porażki paraliżuje ich, wywołuje strach przed podejmowaniem wyzwań. Czyli podejmują tylko takie działania, co do których są pewni, że osiągną sukces. A nie podejmowanie wyzwań kończy się brakiem rozwoju. Zupełnie inaczej funkcjonują osoby, które są nastawione na rozwój. Dla nich nie samoocena jest sukcesem, ale przekraczanie własnych granic. Wartością jest wytrwała praca, a nie wynik. One w obliczu porażki starają się jak najwięcej z niej wyciągnąć. Rozumieją, że porażka jest naturalną rzeczą, która się nam w życiu przydarza. Co ciekawe, zupełnie inaczej funkcjonują mózgi osób nastawionych na stałość i na zmienność, kiedy konfrontują się z informacją, że popełniłeś błąd. Dzięki czynnościom elektrycznym mózgu jesteśmy w stanie to zobaczyć na własne oczy. Okazuje się, że człowiek, który ma nastawienie na stałość, kiedy dowiaduje się, że popełnił błąd, jego mózg pozostaje bez reakcji. Nie robi nic. Ucieka od błędu i stara się o nim zapomnieć. Nie podejmuje żadnej aktywności. Natomiast osoby nastawione na rozwój, kiedy dowiadują się, że popełniły błąd, ich mózg aktywizuje się w całości. Podejmuje działanie, żeby przepracować ten błąd, żeby czegoś się więcej dowiedzieć, żeby wyciągnąć wnioski i kolejnym razem być nieco mądrzejszym. To oczywiście nie jest tak, że każdy człowiek może osiągnąć, co tylko sobie zamarzy. To nie jest tak, że wystarczy odpowiednia dawka motywacji, odpowiednie wykształcenie i każdy z nas będzie Einsteinem. To, co cechuje osoby nastawione na rozwój, dotyczy przekonania, że potencjał ludzki jest niezbadany i nie jesteśmy w stanie go poznać. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co osiągniemy poprzez lata nauki i entuzjastycznej pracy. Ale to przekonanie, że możemy rozwijać wartościowe cechy w sobie, powoduje, że rozbudza się nasz entuzjazm do nauki, czyli motywacja. To, jakie mamy nastawienie, może powodować, że będzie nas motywować do nauki przez całe życie albo demotywować do stawania się coraz lepszą wersją samego siebie. A przekonania tworzą się w naszych umysłach. To my decydujemy o tym, w co wierzymy, do czego jesteśmy przekonani. Oczywiście dorośli ludzie, którzy potrafią przewidywać, mają zdolność autorefleksji, są w stanie zrobić to sami. Ale spójrzmy na to, jak wychowujemy dzieci. Co im przekazujemy? Czy oczekujemy od nich wyników tu i teraz? Czy oczekujemy kolejnej piątki, kolejnego świadectwa z czerwonym paskiem, tylko po to, żeby potwierdzić, że należą do odpowiedniej grupy wzorowych uczniów? Czy pokazujemy im, że porażka i błąd jest naturalną częścią naszego życia, a każde doświadczenie tego błędu może uczynić nas mądrzejszym? Kiedy będziecie mieć kontakt z rodzicami, albo sami może macie dzieci, zauważcie, co do nich mówicie. Kiedy dziecko na przykład coś narysuje, no to naturalną rzeczą jest, że każdy rodzic widzi tam najpiękniejszy obraz świata. Jak my wtedy reagujemy? Przepiękny rysunek, ślicznie, Kubusiu, narysowałeś. Jesteś moim małym Picasso. I od tego momentu tworzymy przekonanie, że jest kimś wyjątkowym, ale wyjątkowym dlatego, że posiada talent.
oczywiście szybko niezweryfikowany w przedszkolu czy w szkole, do tego stopnia, że dziecko może nawet zaniechać tej czynności. Co powinniśmy zatem robić? Na pewno mądrze nagradzać. Nie za dobre cechy, nie za wyniki, ale za włożony trud, za umiejętność skoncentrowania się, za sam proces i zaangażowanie i za każdy najmniejszy postęp. Dlatego też ważne jest, jakie cele stawiamy. Czy ten cel jest widoczny dla tego dziecka? Czy on wie konkretnie, co ma zrobić? No i taki, żeby nie był zbyt duży. My też całego tortu nie potrafimy zjeść, ale po kawałeczku się udaje. No i najważniejsza rzecz, pozwolić doświadczać. Pozwolić doświadczyć porażki. Jak byliście na wykładzie u Marzeny, to słyszeliście dużo o odporności psychicznej. Każda porażka, jeżeli jest mądrze przepracowana z nami, dorosłymi, zmusza do autorefleksji, powoduje, że ten mały człowiek jest coraz mądrzejszy. I tak powinien patrzeć na porażki. To jest moment, w którym możesz się bardzo dużo nauczyć. Kiedy będziecie oglądać dzisiejszy film, zobaczycie, że i Stephen Hawking popełnił błędy. Czasem bardzo poważne. I nawet się do nich przyznał. Ale to dzięki temu dzisiaj jest jednym z największych naukowców. I miał przeżyć tylko 2 lata, a żyje do dziś. Dziękuję bardzo.